Od kilku miesięcy podbija serca nastolatków. Okupuje swymi piosenkami czołowe miejsca prestiżowych list przebojów w Czechach. Sypie się na nią grad nagród, wyróżnień z nominacją do statuetki Anioła, to odpowiednik naszego Fryderyka włącznie. Ewa Farna to 13-letnia Polka mieszkająca na Zaolziu, śpiewająca w dwóch językach, polskim i czeskim. Młoda artystka ma już kontrakt ze światową wytwórnią fonograficzną, ba, wydała nawet swoją pierwszą profesjonalną płytę. Lidia Tarczyńska. Pana nie pytam też, zresztą jakie to ma znaczenie. Każdy będzie miał nowy wiek. I tak to się zaczęło. Ewa Farna wygrała szansę na sukces, śpiewając piosenkę Jacka Cygana. No i sukces przyszedł niemal natychmiast w Czechach, gdzie mieszka. Młoda piosenkarka ma już imponujące artystyczne wiano na koncie. Tytuł Talentu Roku, wygrane festiwale piosenki dziecięcej, plebiscyty radiowe, muzyczne, w tym prestiżowego słowika. A głośna nominacja do Nagrody Anioła w kategorii Odkrycie Roku na czeskim rynku muzycznym dopełniła reszty. Chociaż jestem na początku, to już wiem, że show biznes ma jak swoje blaski, tak i cienie. Ale na pewno wiem, że chciałabym w przyszłości cieszyć ludzi swoją muzyką i poprawić humor, po prostu śpiewać. W stylu rockowo-popowym zachwyca młoda Polka Czechów. Nieprawdopodobnie szybko wybiła się swym zadziornym głosem z siłą wodospadu, ale w domu, w szkole blasku nieoczekiwanego sukcesu żadne fanaberie nie zacieniają. Woda sodowa Ewie do głowy nie uderzyła. Ona jest taka normalna, fajna dziewczyna. Wcale nie czuję, że mamy gwiazdę w domu. Ewy dom jest na wskroś polski. Jak w wielu zaolziańskich rodzinach, kultywuje się tu polskie tradycje, zwyczaje, język. Mówi po polsku lub gwarą cieszyńską. Rodzice Ewy świadomie i niezwykle konsekwentnie w tym duchu wychowują swoje dzieci. Zwracamy na to uwagę Ewie. Ona zresztą sama czuje się lepiej w języku polskim, aniżeli w czeskim. Przynajmniej tak się wypowiada do mediów czeskich też. Czyli śpiewa, teraz aktualnie płyta wyszła w języku czeskim, ale są przygotowania do tego, żeby ta sama płyta wyszła również w polskiej wersji językowej. Ewa jest uczennicą 8 klasy, to odpowiednik naszej pierwszej gimnazjalnej. Lubi polski zespół Virgin i Dodę, marzy o nagrodzie Grammy. Twierdzi, że wyśpiewa ją także po polsku. Lidia Tarczyńska, aktualności.